Mieszkańcy i posiadacze nieruchomości mają dość problemów z ruchem na ulicy Słowackiego. Problemy z miejscami parkingowymi w okolicach rynku są widoczne na każdym kroku. W sposób szczególny wpływa to na mieszkańców ulicy Słowackiego. Jaka ona jest, każdy widzi. Wąska. Stoją tutaj auta po obu stronach, mamy poniszczone elewacje auta. Nikt nie chce z tym nic zrobić, miejskie kamery nie sięgają na naszą ulicę. Przez to nawet uszkodzenia aut, no niestety nie ma kto ponieść kosztów za to. Trzeba coś z tym zrobić. Mieszkańcy w 99% jak najbardziej tutaj wyrazili swoją pozytywną opinię w stosunku do naszych działań. Myślę, że uda się cokolwiek na przyszłą metę z tym zrobić, żeby po jednej stronie można było parkować, po drugiej stronie nie. Przedsiębiorcy posiadają tam swoje nieruchomości, ludzie mieszkają, a miejsca ledwo starcza. Wnioski były już składane, były wizyty również u prezydenta. Niestety nie przyniosły one kompletnie żadnego rezultatu, a zarówno osoby mieszkające tutaj, jak osoby, które prowadzą swoje biznesy, mają problem. Niestety wpływa to między innymi na bezpieczeństwo w okolicy. Mieszkańcy skarżą się, że dochodziło tam do wielu zdarzeń, które poskutkowały zniszczeniami w infrastrukturze i nie tylko. No niestety były niszczone samochody, również trzy auta z naszej ulicy zostały zniszczone gwoździem bądź kluczem. Ktoś to zrobił z premedytacją, no ale to też chodzi o elewację, tak? Bramy są powginiane, są to niemałe koszta dla nas potem do poniesienia. Z prywatnych środków udało się zamontować monitoring, z którego nagrania jednak bywały niewystarczające w egzekwowaniu swoich praw. Musieliśmy zainwestować własne prywatne pieniądze, nie tylko my, jak i również sąsiedzi, w okamerowanie całej ulicy, ale wiem, że niektóre osoby miały nawet z kamerami problem uzyskania później odszkodowania za poniszczone auto albo ukaranie sprawcy. Problemem jest także fakt, że praktycznie cała ulica w oczach mieszkańców wizualizuje się jako parking. Mieliśmy sytuację, że na przykład osoby z Podwala parkowały nas na ulicy, bo twierdzili, że tutaj jest bezpiecznie. Często niestety ludzie zastawiają pojazdami całą szerokość ulicy, co skutkuje tym, że możliwości działania dla służb stają się ograniczone. Pogotowie może nie dojechać, zimą ulica nie jest odśnieżana i brakuje dostępu do posesji dla wywozu nieczystości. W momencie, kiedy trzeba było wezwać jakąś karetkę, czy choćby sam wywóz śmieci, jest mocno ograniczony. Nie ma możliwości nawet przejechania pługiem w zimie, przez co byliśmy zmuszeni odsuwać dolnicę i zjeżdżać rynkiem, bo po prostu nie było innej możliwości przejazdu. Jest tutaj taka kostka, a nie inna. Miało być zupełnie inaczej zagospodarowane, miał być szlaban u samej góry, miał być tylko i wyłącznie wjazd dla mieszkańców. No, niestety tak się nie stało, nie ma możliwości wywozu śmieci. Ci kosze są notorycznie również poniszczone, no bo też trudno, żeby chłopaki ciągli z samego dołu do samej góry tej śmieci, tak, do tego wozu. Więc no jest problem, jest bardzo duży problem i nikt nie chce nic z tym zrobić. To trzeba zaznaczyć dokładnie, bo takie wnioski, jak my teraz obecnie zbieramy, były składane już kilkukrotnie. Mieszkańcy i właściciele nieruchomości apelują o to, by stosowne podmioty wykonały działania w kierunku rozwiązania tych problemów.